Hej, hej, siemaneczko. Ostatnio we vlogu z ławki tak naprawdę wspominałem o tym, że kupiłem truskawki na koktajl i te koktajle piję bardzo często, bo robię sobie je rano, czy tam nawet wieczorem je sobie piję. Te truskawki zazwyczaj właśnie wrzucam do blendera i robię je tam właśnie z innymi rzeczami, na przykład jak borówki amerykańskie, mleko, banan. I to mi bardzo smakuje, dlatego też ktoś się pytał w komentarzach, czy mógłbym pokazać, jak zrobić taki koktajl. I myślę, że dzisiaj sobie pokażemy tak krótko, zwięźle. Okazja do pogadania rannego. Rano jest, dlatego tak mi gdzieś te włosy odstają. Dopiero wstałem, więc przepraszam, że taki jestem nieogarnięty. No i oświetlenie też jest w tej kuchni słabe, więc mam nadzieję, że coś będzie się widzieć i coś będziecie słyszeć, bo tutaj mam w ręce ten mikrofon. Mam nadzieję, że się będzie dobrze sprawował. Dobra. Żeby za wiele nie gadać, lecimy po mojej małej kuchni, w sumie nie mam się gdzie ruszyć, lecimy po składniki. Składniki to są oczywiście truskaweczki, gdzieś tutaj już mam obrane. Ja lubię obierać sobie wcześniej truskawki, jak je kupię, gdzieś tam to od razu jest z tej siatki, wyrzucam na durszlak. Durszlak to już sobie wtedy wcześniej wyjaśniliśmy, że to jest durszlak, nie druszlak. Mamy tak, truskaweczki, mamy borówki amerykańskie. Sprawdzę, co tam jeszcze z lodówki mam wyciągnąć. Aha, no, z lodówki wyciągamy, słuchajcie, mleko jedno i mleko drugie. No, tutaj akurat mam końcówkę mleka, więc warto ją wykorzystać. To mamy mleko. Co nam jeszcze jest potrzebne? Będzie nam potrzebna łyżka, zaraz wam powiem do czego. A, i będzie nam potrzebny nóż. Będzie nam potrzebny nóż. Tak. Zaraz sobie przejdziemy w inne miejsce, będziecie wszystko widzieć spokojnie, tylko sobie na razie tutaj wyciągam wszystkie rzeczy. Tak, to nam będzie potrzebne, to sobie postawimy tutaj, mam nadzieję. I to, bo tutaj mam kontakt, więc też sobie to zaraz tutaj podłączymy. Okej. No i przejdźmy w takie bardziej dogodne miejsce, gdzie będziecie mogli widzieć to, co tutaj, myślę, wrzucam. Tak się kręcę po tej kuchni, ale jedną ręką to wiecie, można sobie. Wiecie co można jedną ręką, co? Dobra, mleko sobie damy jeszcze jedno tutaj, łyżkę, nóż. Lecimy. Wyciągnijmy sobie to. Jeżeli ktoś ma blender, to jest bardzo fajne. Może ja sobie odstawię mikrofon, mam nadzieję, że będziecie mnie słyszeć. Okej. Jeżeli ktoś ma blender, to bardzo fajnie można właśnie wykorzystywać go do robienia różnych takich koktajli. Ja ostatnio też zamierzamy z Agnieszką, jak się przeprowadzimy na nowe mieszkanie. Jak się przeprowadzimy na nowe mieszkanie, to planujemy sobie kupić sokowirówkę. To w tym wypadku może. Dobra. W tym wypadku będzie można robić więcej takich różnych soków i być może jak znajdę jakieś fajne komponujące się elementy warzyw czy owoców, to też wam pokażę, jak to zrobić. Dobra, od czego zaczynamy? Ja to tak jak zawsze mówię, na oko. Na oko, ale to podobno gdzieś tam ktoś umarł. Wrzucamy sobie trochę truskawek. No, jeszcze więcej oczywiście. Tylko że te truskawki już są takie chyba prawie dwudniowe, przez co, chociaż nie wiem ile one wcześniej leżały tam gdzieś u tego pana Janka, który to sprzedaje na targowisku takim małym. Wrzucamy sobie trochę truskawek. Myślę, że no, tyle wystarczy. No, kupiłem kilo, ale z racji tego, że ja robię właśnie koktajl i tego, zobaczcie ile wchodzi mi do koktajlu. No tyle gdzieś, prawda? To jest 300 ml niby pokazane na miarce. Dobra, mamy trochę truskawek. Teraz borówka amerykańska. Ja to oczywiście wszystko umyłem, także spokojnie, proszę się nie bać, że będę miał jakąś salmonellę czy coś. Także to jest wszystko umyte wcześniej, zaraz przed nagraniem. Wiem, że się nie powinno truskawek czy tam w ogóle umytych owoców gdzieś tam składować, bo szybciej się psują podobno, ale to mówię, to przed chwilą. Aha, ja się odwracam do kamery, mówię do kamery, a mikrofon mam tutaj. Fantastycznie, no se to jeszcze nie ogarnąłeś. I teraz borówek. Borówek też sobie trochę tutaj nasypiemy. Te borówki wniosłem ze sklepu i mi się. Te pudełka są takie do bani troszeczkę, bo otworzyło mi się w trakcie, jak szedłem ze sklepu i miałem wszystko w torbie upaćkane, bo mi się dwie takie borówki rozkwasiły. Okej, myślę, że tyle. Tu jest 125 gram tych. Mam nadzieję, że was tak nie zabolały uszy, bo widziałem, że mikrofon coś zapłakał, że mu za głośno. Tu jest 125 gram tych borówek.
i tak połówkę z tego wrzucam, czyli jakieś tam 60, powiedzmy, gram do tego. Także też na oko taką warstewkę. I teraz słuchajcie, tajemniczy składnik, czyli Nutella. Czyli Nutella, tajemniczy składnik, czyli Nutella, i do tego nam właśnie będzie potrzebna łyżka. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj. O. I sobie taką łyżkę, można powiedzieć, czubatą. A, zapomniałem ostrzec na samym początku, że ten koktajl będzie strasznie słodki. Znaczy nie strasznie, on nie jest strasznie słodki. On jest po prostu słodki, więc ja jestem słodki, więc wszystko lubię słodki. Albo można to odwrócić inaczej, ja jestem takim BDS-em, no to przeciwieństwa się przyciągają i lubię słodkie. Teraz problematyczne zawsze jest, jak wyrzucić tą Nutellę z łyżki. Bo tak ona sama nie spłynie, albo możemy czekać i czekać, nie? Także musimy jej niestety pomóc. Posłużę się tutaj tak zwanym palcem. No dobra, ale i tak wszystko z łyżki nie zejdzie. I to jest właśnie moment, w którym powinienem wyłączyć kamerę. Bo to jest taki fetysz. Chociaż nie, bo to brzydko teraz zabrzmiało, jak widać taką konsystencję. I no. I co mam teraz zrobić z brudnym palcem i łyżką z Nutelli? No co by ktoś zrobił? No oczywiście, że wylizać, nie? Albo sobie wetrzeć w dziąsła. Jak narkotyk. No znaczy nie, żebym wiedział, jak to się robi. To z filmów. Przepraszam, seto taki niewychowany. Okej. Okay. No dobra. Mógłbym tak lizać i lizać. No i wlejmy sobie mleko. Jeszcze dobre? Dobre. Tak mi została resztka. Zawsze się warto upewnić właśnie. Z nabiałem to różnie bywa. Więc warto się upewnić. Wlejemy sobie troszkę tego mleczka. Można odstawić butelkę. A, no i jeszcze. Mieliśmy truskawki, mieliśmy borówki, mieliśmy Nutellę. A teraz jeszcze warto wrzucić trochę bananka. Dlatego sobie tutaj... Właśnie, powiedzcie mi, czy wy myjecie banany przed obraniem go, przed zjedzeniem? Czy wy myjecie banana? Miałem kumpla, czy mam kumpla, który myje banana zawsze przed tym jak zje tego banana. No dobra, i takiego sobie całego bananka zazwyczaj wkrawam tutaj, więc dlatego, że tutaj jest Nutella, dlatego, że są borówki, no to ten koktajl, jak już wspomniałem, jest troszeczkę słodki. Muszę sobie umyć ręce. No dobra. I teraz jeszcze by trzeba było to, żeby to mi się upchnęło. Trochę muszę jeszcze mleka dolać. Otwórzmy sobie nowe. Teraz problem jest z tym, jeżeli ktoś ma taki blender zamykany, to jest bardzo fajnie, bo mu wtedy to nie wypłynie i nie wyskoczy. Dobra, trzeba to upchnąć lekko tym blenderem i dopiero zacząć miksować, bo zaraz mi tu wszystkie kamery i mikrofon zostaną zapryskane. Uwaga, chyba pozbawię was tego audio, które teraz będzie. Chociaż zobaczę. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o miksowanie. Z Nutellą jeszcze jest ten problem, że ona się przylepia do ścianek. Widzicie? I teraz, żeby apetycznie to wyglądało. Teraz, żeby apetycznie to wyglądało i tak, nie wiem. Nalejmy sobie to do szklanki z Ikeły. Taki właśnie... Jeszcze wystarczyłoby na jedną taką szklankę, więc... Więc tak. Koktajl.
Chcieliście koktajl, macie koktajl. Mam nadzieję, że ktoś spróbuje i powie mi, czy dobry. Bo mój jest dobry. Przynajmniej mi smakuje. Na razie, dzięki za wasz czas. Jeżeli się podobało, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz pod tym filmem. Dajcie znać, czy chcielibyście na przykład jakieś inne rzeczy z kuchni. Nie wiem, może macie jakieś swoje ulubione potrawy, które ja bym mógł spróbować zrobić i spróbować zjeść. Być może jakaś mi przypadnie do gustu i być może coś sobie z kuchni jeszcze nagrane. Także dajcie znać, co byście chcieli z kuchni jeszcze ode mnie. A ja idę ogarniać sprawę, bo jest rano. Trzymajcie się, witaminki z wami. Na razie, pa, pa.